Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu zawiaduje dwiema plażami. Ta przy ulicy Chłodnej ma coś, czego nie ma ta mniejsza przy ulicy Bydgoskiej. Na tą różnicę wskazują także mieszkańcy, choć zauważają również to, co jest, a czego być nie powinno. Faktycznie, jak się patrzy na linię brzegową tego jeziora, to widać, że brakuje po mostu. Ja jeździłem, ja codziennie zbierałem kosze. Pan zobaczy, jeden kosz, drugi kosz, niezbierany w ogóle. W tej pierwszej sprawie władze miasta rozkładają bezradnie ręce. W tym sezonie Wałczanie, którzy upodobali sobie kąpiele słoneczne i wodne przy Bydgoskiej, będą rozczarowani. W tym roku nie ma tego w planie budżetowym, będziemy o tym rozmawiali, tworząc budżet na przyszły rok. W planach władz miasta oprócz pomostów znajdą się również stałe toalety, które mają zastąpić te przenośne. A co do przepełnionych koszy na śmieci, zastępca burmistrza w rozmowie z naszym reporterem zadeklarował zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów z tego kąpieliska.